Hej, cześć, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale, witajcie w kolejnym filmie i dzisiaj zapraszam Was na odcinek, w którym pokażę Wam nasze zakupy do domu. Będzie to Home Decor Haul, zakupy z IKEA, ale nie tylko. Wydaje mi się, że IKEA zajmie jakieś 50% tego filmu, a 50% to będą inne sklepy typu Tesco, TK Maxx, Primark i Dobis. Tak ten sklep się nazywa, to jest Garden Center w Anglii, ale wydaje mi się, że w Polsce również coś takiego możecie znaleźć. Jednak przed tym, jak przejdę już do pokazywania tych wszystkich rzeczy, bo na takie zakupy domowe jeździmy tak 2 razy w roku, odświeżamy niektóre rzeczy, niektóre wymieniamy, coś nowego dokupujemy, patrzymy, jakie są nowości, co by się nam ewentualnie przydało, ale z racji tego, że my już tutaj się tak w 95% już się zadomowiliśmy, już wszystko ogarnęliśmy w tym domu, to nie mamy potrzeby kupowania jakichś większych mebli, nie mamy potrzeby też kupowania jakichś dekoracji, bo większość rzeczy, które chcieliśmy mieć, już tutaj mamy, ale niemniej jednak fajnie jest od czasu do czasu coś odświeżyć, coś wymienić, coś przełożyć, dlatego też to będą takie zakupy bardzo przemyślane. Może kilka rzeczy, dosłownie kilka, jest takich, bo mi się spodobały, to wezmę, a tak naprawdę są to takie rzeczy użytkowe, fajne i mam nadzieję, że może przez ten film się zainspirujecie w jakiś sposób i również zapragniecie jakoś to swoje wnętrze zmienić. Ale przed tym, jak zacznę Wam pokazywać, to chyba widzicie różnicę, co? W jakości tego filmu. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, jak Wam się podoba nowa jakość, nowy odbiór, czy jest lepiej, czy jest gorzej, czy poprzednie filmy Wam się bardziej podobały, czy może ten jest takim początkiem nowej ery, bo tak, nagrywam nowym sprzętem, nowym aparatem, nowym obiektywem, mam też statyw i nie mam sztucznego oświetlenia, także nagrywam przy dziennym świetle i wydaje mi się, że będzie to taki... Dzięki temu ten film będzie taki bardziej naturalny, koniecznie dajcie mi znać, co Wy myślicie, a ja biorę łyk kawy, Wam również polecam spauzować ten film, zapaszcie sobie kawę, zróbcie sobie herbatkę i zaczynamy. Zapraszam, Home Decor Haul. Wspomniałam już o IKEA, więc zacznijmy od tego sklepu i pierwszą rzeczą, jaką chcę Wam pokazać, to jest ramka. Ramka na zdjęcie bądź plakat, która jest spora, ale nie największa z dostępnych. Bo moja ma 50 na 70 cm, a były bodajże jeszcze większe, 100 na 120. Jednak one zdecydowanie byłyby za duże. My już mamy jedną taką samą tutaj nad telewizorem, więc pomyślałam, że kupię jeszcze jedną i ją tutaj położę. Muszę jeszcze zamówić tylko plakat, a te dwie mniejsze zabiorę na górę, bo jednak dwie takie same będą mi się bardziej tutaj komponować i będzie to wyglądać według mnie bardziej spójnie, a te mniejsze zamieszkają prawdopodobnie w garderobie. Tak, tak myślę. I muszę zamówić jeszcze plakat, będzie to na pewno jakiś krajobraz, mam już jeden na oku, wystarczy go tylko kupić i mam nadzieję, że szybko przyjdzie, dlatego też ramka w czarnym kolorze, one są dobre, nie narzekam, kupiłam po raz kolejny, więc są całkiem spoko, chociaż wolałabym mieć cieńsze te ramki, ale nie mam zamiaru płacić 20-30 funtów za ramkę, bo zdecydowanie to by było za dużo, one są w dość dobrej cenie, ładnie wyglądają, nie niszczą się, one tylko mają stać i ozdabiać wnętrze. A według mnie takie ramki, plakaty we wnętrzach dodają takiego charakteru, plus są dobrym sposobem na to, aby łatwo, szybko i niedużym kosztem odmienić wnętrze, więc polecam Wam bardzo serdecznie plakaty we wnętrzach. A teraz druga rzecz, którą już powinniśmy kupić w momencie, kiedy tutaj się przeprowadziliśmy, a jest to nic innego jak wieszak. Wieszak do korytarza. Na kurtki, na parasole, na czapki, na różne tego typu rzeczy. I ja Wam tutaj gdzieś wstawię zdjęcie, jak ten wieszak ma wyglądać po złożeniu. I prawdopodobnie już w weekend Marcin go złoży, zawiesi i w końcu osoby, które do nas będą przychodzić, będą mogły sobie spokojnie powiesić kurtkę w korytarzu, a nie właśnie tutaj, wiecie, na kanapie i tak dalej. No, brakowało nam tego, ale nie mogłam znaleźć nic, co by nam pasowało do tak malutkiego
malutkiego korytarza, jaki my mamy. Więc tak, mamy już wieszak i on kosztował chyba tylko 9 funtów. Zobaczymy, jak będzie się sprawdzał. I też jak widzicie, jest w takim czarnym kolorze. Wzięliśmy również wieszaki i tutaj jest ich ile? 2, 4, 6, 8. 8 wieszaków białych. Ja polowałam na te wieszaki plastikowe, cienkie, które zabierałyby troszkę mniej miejsca w szafie, bo te drewniane jednak są grubsze, a te cienkie mogłyby mi posłużyć do koszulek. Były tylko czarne, czarnych nie chciałabym. Mamy białe paksy, białą szafę Pax na górze, złożoną z kilku modułów i fajnie by było mieć te plastikowe wieszaki do koszulek i mieć wieszaki tylko w jednym kolorze, w jednym stylu, ale te drewniane na pewno nam się również przydadzą, tym bardziej, że ja już mam chyba z 20 albo 30 takich wieszaków i one są idealne dla cięższej odzieży, typu dla kurtek, dla puchówek. Dobrze się sprawdzają, nic się z nimi nie dzieje, są białe, są estetyczne, więc taki ośmiopak również przygarnęłam. Kolejne rzeczy, no bez tego nie wyjdziecie z IKEA, prawda? Sobie tutaj wyjmę, bo mam również konewkę. Przede wszystkim wzięłam zaczarówkę, ale o tym za chwilę. Rolki do ubrań. Rolki do ubrań są najlepsze w IKEA. Wzięłam od razu dwie, zawsze się przydają, czy do czarnych ubrań, czy do białych, ale również do mojego welurowego łóżka, które też potrafi się zakurzyć czymś takim, łatwo to wszystko zdjąć, ten cały kurz, pył z łóżka, z materiału. I kolejna rzecz to jest konewka. Ja już taką konewkę mam, białą wzięłam jeszcze tę miętową, dlatego że no, jest teraz więcej roślin w pomieszczeniach, mam ich bardzo, bardzo dużo i ja podlewam je wodą octaną, więc rano przelewam sobie wodę z czajnika do konewki i brakowało mi tej wody, dlatego też będę uzupełniać tej konewki. Ona jest bardzo tania, kosztuje funt albo 2 funty, więc polecam. Kolejne dwie rzeczy to są rzeczy do kuchni. Przede wszystkim wzięłam taką foremkę silikonową. Myślałam, że tutaj są dwie, nie, jedna zostawię. Foremkę z silikonową do chlebka bananowego. Jestem ciekawa, jak te silikonowe się sprawdzają. Mam tylko te metalowe, które niestety się niszczą, więc mam nadzieję, że silikonowa będzie lepsza. I ona już kosztowała 5 funtów, ma bardzo ładny taki baby blue kolor. No zobaczymy. Powinnam tutaj w sumie ją pokazywać. Zobaczymy, jak będzie się sprawdzać i czy będę zadowolona, czy nic nie będzie przylegać do brzegów. Kupiłam również patelnię. Patelnię polecaną do omletów. Tutaj mamy 24 cm. Ja patelni nigdy z IKEA nie miałam, a chciałam taką mniejszą właśnie stricte na omlety, więc zobaczymy. Przetestuję. Teraz kolejna rzecz, kupiona za waszą namową. Marcin się śmiał, kiedy to brałam i wkładałam do koszyka. Są to kamienie. Kosztowały funt 70, coś takiego, ale w Dobis, w tym centrum ogrodniczym, kupiłam coś takiego i w tym była moja Monstera Monkey Mask. To jest taki wazon, który jest podświetlany, przepięknie wygląda i pytałam was na YouTubie, co z tym wazonem zrobić, co do niego schować i jak go fajnie wyeksponować, bo według mnie jest bardzo, bardzo ładny. Napisałyście mi, abym kupiła oplątwy i je do tego wazonu włożyła, więc pomyślałam, kupię sobie takie kamienie, tylko teraz tak się zastanawiam, czy one mi nie porysują tego szkła, muszę być bardzo ostrożna, albo kupię sobie taki mech na dole i na to bym położyła oplątwy. Dajcie mi koniecznie znać, jak takimi oplątwami mam się opiekować, bo nigdy ich w swoim życiu nie miałam. Widziałam je w sklepie, można je na luzie kupić, czy w Dobieś, czy nawet w... Gdzieś jeszcze widziałam? W B&Q? Chyba tak. Tak mi się wydaje teraz, ale mogę się mylić. I włożę sobie tutaj kilka, wyeksponuję. Myślę, że będzie to wyglądać bajerancko. Dajcie znać, co myślicie. Także tak, kupiłam kamienie. Dziwne. Jeśli chodzi o tę żarówkę, po co mi ta żarówka? A mianowicie dlatego ją kupiliśmy, ponieważ my lubimy światło. Różne rodzaje światła, różne lampki, różne lampy. Mamy tych świateł dużo w domu i zaopatrzyliśmy się w kolejną lampę, którą chciałabym wam pokazać, jak ona wygląda, bo jest naprawdę przepiękna, a nie kosztowała dużo, bo chyba tylko 13 funtów.
Więc cena jak najbardziej spoko. Jak się do tego dostanę, to Wam pokażę. No chodź. Ta lampa wygląda w ten sposób. Mamy tutaj takie szare szkło i złotą podstawkę. Wydaje mi się, że położymy ją na komodzie w sypialni. Powinna się prezentować bardzo ładnie. Naprawdę jest fajna. Troszkę się boję, że zaraz mi tutaj gdzieś poleci. Ale to światło było piękne, nie była droga, więc pomyślałam, weźmy, na pewno się nam gdzieś przyda. Gdzieś ją sobie położymy i będzie ładnie wyglądać, a ja lubię tak wieczorami sobie powłączać wszystkie lampy w domu, więc to na pewno się przyda. Kupiliśmy jeszcze żarówkę do tej lampki, którą przed chwilą Wam pokazywałam, aby jej już nigdzie nie szukać. Plus chciałam jeszcze kilka rzeczy, na przykład chciałam ze dwa te pudełka, które ukrywają kable do biura i pod bestę, ale niestety nie było ich na sklepie. Również spodobało mi się bardzo lustro, które miało 110 cm, było przepiękne, okrągłe i ja bym je powiesiła nad komodą w sypialni, ale też niestety nie było tego lustra na stanie, więc nie wiem, kiedy wrócimy do IKEA, czy wrócimy. Powiem Wam, że byłam troszkę rozczarowana. Było mnóstwo ludzi, też spodobała mi się pościel, bo chciałam jakąś nową pościel. Ja mam coś takiego, że jak zmienia się pora roku, to mam ochotę na świeżą, nowiutką, pachnącą pościel, aby ją wymienić, aby tak uczcić zmianą pory roku, ale niestety nigdzie żadnej fajnej nie było. W IKEA spodobały mi się dwie, nie było naszego rozmiaru, więc naprawdę wyszłam troszeczkę rozczarowana z tego sklepu. Kupiłam 80% rzeczy, które miałam na liście, a niestety nie wszystko było dostępne, mimo że my pojechaliśmy w sobotę tak około 12-13, więc wydaje mi się, że powinny te rzeczy jeszcze być. Ale niestety nie udało się. Teraz przejdziemy do Tesco i z tym sklepem jest taka śmieszna sprawa, że zawsze wydawało mi się, kiedy mieszkałam w Polsce, że ten sklep nie ma nic ciekawego do zaoferowania, a od kiedy mieszkam tutaj w Anglii, to widzę, że rzeczywiście ta oferta jest szersza, rzeczy są ładne, zwłaszcza rzeczy do domu i udało mi się zdobyć taki pojemnik, który ja mam zamiar użyć do przechowywania herbaty, żeby mieć go pod ręką, postawionego tuż obok maszyny do kawy na tej naszej drewnianej tacce. Ja szukałam takiego pojemnika również w IKEA, bo nie wiem, czy pamiętacie, w zeszłym roku robiłam taką organizację kuchni i udało mi się kupić kilka, jak nie kilkanaście fajnych takich drewnianych, drewniano-szklanych pojemników, szklanych z drewnianymi wieczkami, może tak. I ja do tej pory ich używam, jestem zachwycona, a teraz jak byliśmy właśnie na zakupach, to nie było takiego fajnego wyboru, jak to miało miejsce rok temu, dlatego też kiedy zobaczyłam, że w Tesco mają bardzo podobne pojemniki dostępne, to stwierdziłam, że biorę, bo do torebek na herbatę sprawdzi mi się to idealnie. Plus od razu kupiliśmy zestaw czterech szklanek wyglądających w ten sposób. Według mnie one są przepiękne, mają tutaj takie złote liście palmy plus złocone brzegi. Jedyna myśl, która mi towarzyszyła przy zakupie tych szklanek, to to, że mogą się wytrzeć w zmywarce bądź po jakimś czasie. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Dam Wam znać we vlogach, jak to będzie wyglądało. A tutaj jest napisane, że można je wrzucać do zmywarki, więc mam nadzieję, że nic złego z nimi się nie stanie, bo zawsze sprawdzajcie w ogóle, czy dane pudełka, organizery w kuchni, czy szklanki, czy talerze nadają się do zmywarki, bo mi zdarzyło się wrzucić pudełka takie białe, plastikowe z IKEA do zmywarki, bo myślałam, że tak, wszystko mogę wrzucić, odkażę sobie, super, ekstra, i one się strasznie wygięły, więc teraz uczulam, żeby sprawdzać, czy dana rzecz nadaje się do mycia w zmywarce. Tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań i według mnie będą te szklanki idealne właśnie na wiosenno-letnią porę, na grilla, na zewnątrz, takie bardzo fajne, stylowe, ładne, podobają mi się mega. Przejdźmy do Primarka. W Primarku wyhaczyłam, właśnie mi się to za bardzo nie podoba, ale mi bardzo, bo w Primarku trzeba szukać, żeby znaleźć coś fajnego. I udało mi się kupić taki obrazek, jakby na pergaminie,
z drewnianymi ramkami. Według mnie wygląda to przepięknie. Jeszcze do tego ta grafika jest cudowna, więc to na pewno powędruje albo do biura, albo do garderoby, albo do sypialni. Jeszcze się nie zdecydowałam. Dajcie znać, co myślicie. To kosztowało tylko 3,50, a ja jestem zachwycona. Jeszcze na sznurku przepięknie to wygląda. Bardzo to do mnie przemówiło. Były jeszcze inne grafiki, ale ta była zdecydowanie najpiękniejsza, więc na nią się skusiłam. Musiałam ją wziąć i na pewno już za jakiś czas ją sobie gdzieś powieszę. I jeszcze w Primarku kupiliśmy. Mam tutaj całą torebkę, ale niech Was to nie zmyli, bo są tutaj w środku tylko dwie rzeczy. A między innymi ręczniki białe do twarzy, takie mniejsze. Tutaj są trzy ręczniki, ja wymieniam codziennie te ręczniki do twarzy, żeby bakterie się nie mnożyły, żeby były cały czas czyste, zwłaszcza, że no, twarz jest dla mnie bardzo ważna. I tak samo jak ręczniki do ciała, tak samo ręczniki do twarzy staram się wymieniać bardzo regularnie i często. I jeśli mowa o ręcznikach do ciała, to też kupiliśmy jeszcze jeden taki biały. Ja uwielbiam białe ręczniki w łazienkach i staram się je... Jak jestem w Primarku, to zawsze sobie dokupić jeden i dzięki temu często je wymieniam. Ostatni sklep, jaki nam został, to jest TK Maxx. W TK Maxxie między innymi kupiłam nowy kubeczek do kawy, który wygląda tak, tutaj mogliście zobaczyć też moją nowość z Tesco, jakoś te fiolety, róże ostatnio do mnie przemawiają. Tak, ten też można zmywać w zmywarce, jest przepiękny, ja uwielbiam mieć wybór, jeśli chodzi o kubki do herbaty bądź kawy, więc taki nowy zagościł u nas w domu. To nie jest stricte rzecz domowa, ale jeśli jesteście fanami zeszytów różnych, to polecam Wam zerknąć na dział papierniczy w TK Maxxie. Potrzebowałam zeszytu do pewnego projektu, więc mam i mogę wszystko zapisywać. A ciekawostka dla Was to jest taka, że w Anglii są zeszyty tylko w jedną linię. Kiedyś myślałam, że to jest głupota, ale po czasie stwierdzam, że wolę pisać w zeszycie w jedną linię niż w kratkę, bo wtedy wszystko widzę wyraźniej. Więc dział papierniczy w TK Maxxie jak najbardziej polecam. Jeśli szukacie takich fajnych zeszytów, warto tam zajrzeć. I już ostatnia rzecz, o której chciałam wspomnieć, a której nie mogę Wam teraz fizycznie pokazać, ale zrobię przebitkę, to jest półka na gramofon. Ja szukałam takiej półki, nie skłamię, jeśli powiem, że od ponad roku. Ciężko mi było znaleźć coś idealnego pod wymiar, bo wiedziałam, w jakim miejscu chcę to postawić, a jest to tuż obok drzwi. Między drzwiami a oknem mamy taki kącik, gdzie nic się nie mieściło. Wiedziałam, że tam w przyszłości ma stanąć gramofon i nareszcie udało mi się znaleźć. I jeszcze jedna ciekawostka dla Was. Warto zwracać uwagę na to, jak te rzeczy w TK Maxxie wyglądają, bo ta półka miała taką ryskę na górze. Mi to nie przeszkadza, bo i tak na tym stoi gramofon, więc tego nie widać, ale przez to, że zwróciliśmy uwagę pani ekspedientce, trudne słowo, język polski trudnym językiem jest, w sklepie, na to mieliśmy 10 funtów zniżki, więc warto zwracać uwagę na takie rzeczy, bo może akurat uda Wam się wyhaczyć jakąś małą zniżkę. Więc tak, to by było na tyle, jeśli chodzi o moje zakupy z rzeczami do domu, o nasze zakupy. Wydaje mi się, że niczego nie pominęłam. Dajcie koniecznie znać, co Wy ostatnio kupiliście, w jakich sklepach robicie zakupy, w co się zaopatrzyliście. Ja naprawdę ubolewam nad tym, że nie kupiłam jakiejś pościeli, ale mam nadzieję, że za jakiś czas uda mi się coś fajnego znaleźć. Podobała mi się bardzo ta w Ikei, i jedna, i druga, a nie były dostępne. No cały czas jest mi tak przykro, szkoda. Ale z tych rzeczy, które kupiliśmy, i tak jestem zadowolona. Większość była na liście, o niektórych myślałam już jakiś czas, więc zakupy uważam za jak najbardziej udane. Jeśli coś Wam się podobało, to dajcie znać, co to takiego było. A ja się już z Wami żegnam, dziękuję Wam ślicznie za oglądanie, życzę Wam miłego dnia i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie na moim kanale. Na razie, pa! A i dajcie znać, jak Wam się podobał ten film. Kciuka w górę za jakość. I że mi się udało go nagrać. Łup, łup. Dobra, na razie. Pa!